Dobry wieczór, witamy ponownie na trzeciej i ostatniej już tego wieczoru części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin, wynik 2-2. Teraz naszym gościem jest Mateusz Kupczak. Dobry wieczór, Mateuszu. Dobry wieczór. Przypomnę, że dziś przed spotkaniem Mateusz odebrał pamiątkową koszulkę z okazji 100 występów oficjalnych w barwach zielonych. W związku z tym najpierw pytam o to, co to dla niego znaczy, te 100 występów, a później poproszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. Ten na pewno te 100 meczów w Warcie to można powiedzieć fajna historia, bo awans z Wartą i na pewno z jednej strony szybko to leci, z drugiej strony życzyłbym sobie, żeby tych występów jeszcze było więcej, ale tak jak mówię, na pewno udany czas, duże dla mnie wyróżnienie, miły czas w Warcie, dużo pozytywnych emocji, fajne sukcesy, bo i tak jak mówię, i awans do Ekstraklasy, i w Ekstraklasie też kolejne utrzymania rok po roku i też te piąte miejsce na takiej pozytywnej energii z trenerem Piotrkiem Tworkiem wywalczone. No i tak jak mówię, no fajny czas w Warcie. Jestem tu już właśnie 3 lata i no i piszemy tą historię dalej, bo czuję się tutaj bardzo dobrze, jest dobra atmosfera i tak jak mówię, życzyłbym sobie tych występów więcej i na pewno jestem z tego bardzo dumny i bardzo zadowolony, że tak strzeliła ta stuwa i czuję się dzisiaj no, wyjątkowo. Dziękuję bardzo. Teraz coś o tej najnowszej historii, tej najświeższej, czyli o dzisiejszym meczu. No tak, chyba trener tu już ładnie to podsumował wszystko, że koniec końców cieszymy się z dopisanego punktu u siebie, bo ostatnimi czasy nie wygrywaliśmy tutaj w Grodzisku. Czekamy cały czas mocno na tą wygraną. Dzisiaj też na to liczyliśmy. No i robiliśmy wszystko ku temu, żeby właśnie grać ofensywnie, cały czas gdzieś tam tworzyć sytuację. Szkoda tych niewykorzystanych. Z tyłu się przytrafiły jakieś błędy, będziemy to analizować. No i robimy tak jak mówię, wszystko, żeby gdzieś ten nasz styl, tę naszą grę ofensywną poprawiać i zdobywać punkty u siebie. I dzisiaj każdy walczył o to, żeby wygrać tutaj, no nie udało się. I trzeba szanować ten punkt i w następnym spotkaniu u siebie robić to samo i wyeliminować błędy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? To już czujesz się takim regulatorem gry Warty Poznań, no bo tak te piłki odbierasz często, od ciebie tempo akcji zależy, nie da się ukryć. Czy odbierzesz, jak puścisz piłkę dalej? No tak, zgadza się. Gdzieś tam ta pozycja na pewno zobowiązuje do tego, żeby po pierwsze nie tracić tych piłek i przesuwać czy dostarczać te piłki wyżej od obrońców, łączyć to wszystko i pchać tą grę do przodu. Im częściej gdzieś tam zmienię stronę, im częściej podałem do przodu, to tym te nasze akcje na pewno są lepsze, szybsze i takie jest moje zadanie. Staram się z tego gdzieś tam jak najlepiej wywiązywać. Dzisiaj też dużo pracy defensywnej, w ostatnim meczu także. Ale staramy się, tak jak mówię, no ostatnio było na 0 z tyłu, dzisiaj straciliśmy dwie bramki niestety, ale tak jak mówię, no staram się to wszystko gdzieś tam łączyć i mam różne zadania w zależności od meczu, żeby gdzieś tam to z tych swoich zadań się i do przodu i do tyłu wywiązywać, ale na pewno gdzieś tam w tej pomocy to takie zadanie gdzieś tam mi przyświeca, żeby tą grę łączyć i tak jak pan mówi, no wiadomo, jak będę grał szybciej i będę jeśli tam zmieniał stronę, to zespół na tym będzie korzystał. Nawiązując do tych 100 meczów w Warcie, trzeba przyznać, że tak im dalej w las, też ten poziom Warty rósł, ale też o miejsce w składzie było coraz trudniej z każdym meczem, z każdym tygodniem, miesiącem. Ta konkurencja chyba po prostu zrobiła się coraz większa. No, zgadza się też. Można powiedzieć, że miałem takie miejsce w składzie, byłem etatowym zawodnikiem, jak robiliśmy awans do trenera Tworka. Gdzieś tam grałem, można powiedzieć, od deski do deski. No wiadomo, że gra w Ekstraklasie to też wyższy poziom sportowy i też przychodzący zawodnicy do nas o określonej dobrej jakości. No, tworzą rywalizację i ten pierwszy, drugi, teraz trzeci rok to pokazuje to, że gdzieś ta kadra nasza się też zwiększa, cały czas gdzieś tam liczymy na może jeszcze jakieś wzmocnienia, ale w środku pola mamy dużą rywalizację i naprawdę dobrych zawodników, więc
Ostatnio niestety właśnie po Rakowie też przytrafiła się kontuzja i trzeba było gdzieś tam się rehabilitować, no i odbudować tą formę, żeby pokazywać trenerowi, że gdzieś tam się zasługuje na ten pierwszy skład. To się gdzieś tam udało, no i ale tak jak mówię, no rywalizacja jest duża i na pewno jakość jest duża gdzieś tam u nas w tym środku pola i na pewno będzie z czasem coraz trudniej o to miejsce w składzie i trzeba o nie walczyć, trzeba sobie pilnować miejsca gdzieś tam jak się gra i pokazywać się z jak najlepszej strony, żeby utwierdzać trenera w tym, że może zasługuje się na miejsce w składzie. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, ja to obejrzę też tak, proszę bardzo. Pytałem krótko. No macie ten tydzień, żeby się dobrze przygotować i co, zdjąć to fatum z derbów po powrotu do Ekstraklasy. No tak, na pewno duże wydarzenie. Przede wszystkim gra w Poznaniu na Bułgarskiej w roli gospodarza, bo tam będziemy rywalizować z Lechem. My chcielibyśmy wygrać to spotkanie, bo nie wygraliśmy jeszcze z Lechem i na pewno będziemy się do tego przygotowywać i zrobimy wszystko, żeby się jak najmocniej postawić. Wiemy, że Lech ma dużą jakość, dobrych zawodników i grają bardzo dobrze. Także będziemy mieli jakiś na pewno plan na to spotkanie i na pewno się ekscytujemy tym meczem, bo to wielkie wydarzenie, takie nasze derby właśnie tutaj w Poznaniu. No myślę, że nikogo nie trzeba będzie motywować na ten mecz, bo na pewno będzie super atmosfera i na boisku, i poza boiskiem. Także wszystkich na pewno bardzo serdecznie zapraszam na ten mecz, bo na pewno będzie dużo emocji. Tak, wszystko. Okay. Dziękuję bardzo, Łotuszu. Dziękuję też Państwu. Spokojnego wieczoru.